Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, to jest wielkie pytanie filozoficzne. Do czego się odwołujemy? W tej chwili w Polsce mamy zderzenie dwóch postaw. Jedni, tak jak premier Ewa Kopacz mówi, Unia Europejska kazała, Angela Merkel kazała, więc odwołujemy się do Solidarności Europejskiej i sprowadzamy do kraju tysiące islamskich imigrantów. Druga postawa, ta, którą reprezentuje nasze środowisko, ta, którą reprezentuje prezes Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość, pani premier Beata Szydło, to odwołanie się do Solidarności Narodowej, odwoływanie się do wspólnoty, wspólnoty Polaków, Polaków, których łączy wspólna historia, kultura, tradycja, język. To jest coś ważnego w naszym życiu. To ma znaczenie w naszym życiu. Polskość to nie nienormalność, tak jak mówił lider Platformy Obywatelskiej, pan Donald Tusk. My się z tym nie zgadzamy. Polskość jest czymś szczególnie ważnym w naszym życiu. I dlatego trzeba, odwołując się do wspólnoty, działać wspólnotowo, realizować solidarność narodową i jeśli do kraju musimy sprowadzić nowych mieszkańców, to sprowadźmy naszych rodaków ze wschodu. To jest interes nas wszystkich. To z jednej strony sprowadzenie do kraju ludzi, którzy, jak sami mówią, chcą ciężko pracować, nie boją się żadnej pracy, nawet tej ciężkiej zamiatania ulic, byle być w kraju. Ale z drugiej strony są też to osoby, które kochają Polskę, które chcą być Polakami, które są dumne z tego, że byli Polakami, którzy to ludzie na przestrzeni lat swoją postawą udowodnili, że warto być Polakiem, nawet niekiedy zawstydzając niektóre osoby w kraju, bo będąc poddanym represjom ze strony władz sowieckich, później rosyjskich, kazachskich, jeszcze innych, oni przy polskości trwali. Wykonywali dodatkową pracę, realizowali dodatkowe zadania, żeby podtrzymać świadomość narodową, polską edukację, kulturę. Oni wymagali więcej od siebie właśnie po to, żeby być Polakami. Jak ta Polska potraktowała naszych rodaków ze wschodu, to wszyscy wiemy. Mija 25 lat i tak naprawdę w Kazachstanie cały czas jest według udowodnionych informacji 35 tysięcy. Oni mają nawet w dowodach osobistych wpisaną narodowość polską, ale według różnych szacunków nawet 100-200 tysięcy. To są Polacy. Do Kazachstanu w XIX-XX wieku było zsyłanych wiele narodowości. Ale wyobraźcie sobie Państwo, że wszystkie te narodowości miały możliwość powrotu do swoich krajów. Niemcy ściągnęli prawie milion swoich obywateli. Czesi wrócili do kraju, Rumuni wrócili do kraju, Grecy wrócili do kraju. I tylko z tych zesłanych tam Polaków jedyną narodowością, która została, o której politycy III RP zapomnieli, to byli Polacy. Wyobraźcie sobie, co ci poddawani represjom przez lata Polacy musieli czuć, widząc, że wszyscy ich sąsiedzi, Niemieccy, Greccy, Czescy wracają do swoich krajów, bo ich państwa się o nich upomniały. I drodzy Państwo, nie mówiłbym o tym, gdyby nie to, że koalicja PO-PSL, która od 8 lat rządziła naszym krajem, sprowadziła do Polski około 1500 obywateli. Myśmy apelowali o więcej, był obywatelski projekt pana Jakuba Płażyńskiego. Chcieliśmy to wprowadzić w życie. Tymczasem rząd Platformy mówił, że nie ma środków, nie ma pieniędzy. Co się dzieje teraz? Jedną decyzją pani Ewa Kopacz sprowadza jak na razie 7 tysięcy islamskich imigrantów. Bo Unia Europejska kazała, bo Angela Merkel kazała, bo powołuje się na ważną w jej życiu Solidarność Europejską. Ja uważam, że polski rząd przede wszystkim powinien realizować Solidarność Polską, powinien realizować zadanie, które dostaje od Polaków. Unia Europejska to miejsce, gdzie kraje narodowe realizują swoje interesy. Jeśli my nie szanujemy naszych rodaków, to oni to widzą i nie szanują nas. Jan Dziedziczek.
Miejsce numer dwa na liście Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie bardzo przepraszam, muszę wejść Państwo, ci w słowo, ponieważ pan senator Andrzej Wojtyła musi zdążyć jeszcze powiedzieć parę słów. Drodzy Państwo, my jak dojdziemy do władzy, to zamiast islamskich imigrantów sprowadzimy do kraju nasze siostry i braci ze wschodu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i przepraszam.